Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czarny Pan i dzisiaj znajduję się na alpejskiej mapie Erlengrad, gdzie zamierzam przeprowadzić dla Was kolejny test. Jak widzicie, mam już tutaj przed sobą wypożyczonego John Deera i to właśnie dzisiaj nim będę jeździł. Co i co chcę dla Was zrobić? W komentarzach pisaliście mi, że można spróbować puścić pracownika, który będzie wykonywał dwie czynności, czyli będzie. Kosił trawę i jednocześnie ją prasował w bele, może nawet jednocześnie te bele owijał, więc sprawdzimy to. Jeżeli by tak się dało, no to automatycznie wystarczyłoby zebrać te bele już owinięte i sprzedać jako kiszonkę. Mało roboty i bardzo duży zysk, więc w teorii świetny sposób na to, żeby zarabiać ogromne pieniądze, a czy w praktyce będzie to działało? Tego dowiecie się już za chwilę, ale na początku, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie. Wszystko dlatego, aby kolejne filmy cię nie omijały. A jak zamierzam dzisiaj to testować? Celów wybrałem mapę Erlengrad, dlatego że na niej mamy bardzo dużo różnego rodzaju łąk, no i właśnie wybieram sobie taką oto łąkę za 510 tysięcy? Nie, no bez przesady, nie, nie dam 500 tysięcy za łąkę. Tutaj były tańsze łąki. No, ta kosztuje na przykład 100 tysięcy euro, no to tą łąkę sobie mogę śmiało kupić. Nie wiem, dlaczego tamta łąka kosztuje pół miliona euro, strasznie dużo. No dobra, w każdym razie, jedną łąkę już kupiłem, teraz muszę dokupić kilka dodatkowych rzeczy. Mianowicie, najpierw przydałaby się, no właśnie, gdzie jest ta kosiarka? A tu jest kosiarka. Chodźmy po kosiarkę, weźmy sobie kosiarkę marki Konskilde. Także ja ją wypożyczam. Ok, tu mamy ogromne łąki, na których pracownik może pracować jak na polu, więc to jest ogromne ułatwienie. No i teraz mamy już kosiarkę, więc jeszcze weźmy sobie. I jeszcze weźmy sobie jakąś fajną prasę rolującą, może prasę kostkującą, zaraz zobaczymy. Najpierw, yy, gdzie są te prasy? Tutaj są prasy. Chodzi mi o taką prasę, która jednocześnie będzie owijać wypluwane bele. Tutaj mamy prasę z owiarką do beli, yy, do beli okrągłych. Czy mamy prasę, która będzie jednocześnie owijać... No nie, chyba czegoś takiego nie ma. Nie, nie ma czegoś takiego, więc możemy sobie wziąć albo taką, ale to nie ta, nie ta, nie ta, gdzie ona była. To jest prasa kurcze, gdzie ona była? Ta prasa, która jest jeszcze z automatycznym owijaniem. O, tutaj mamy Putinger, także jest w porządku i jak widzicie, do 150 cm możemy sobie owijać bele. No, no to to jest idealna prasa, którą możemy sobie wypożyczyć. Dobra ok, Dobra, no to mamy wszystko. Także wsiadamy sobie w takim razie do traktora i sprawdzamy, czy ten sposób będzie działał. Ja jestem ciekawy, bo jeżeli on by działał, przyznam szczerze, to naprawdę będę w szoku, bo to by oznaczało, że wystarczyłoby nam przyjechać po prostu z maszyną do zbierania beli i te bele pozbierać jako kiszonkę, nawet nie potrzeba silosa ani nic więcej. No, ale czy to działa, nie będziemy gdybać? Nie wiem, ja chyba bym nawet wolał, żeby to nie działało. Przyznam szczerze, jeśli mam być szczery, to nie wiem czy chcę, żeby taki pomysł działał, no bo jednak jak człowiek sobie jeździ samemu, zaraz wam pokażę o jaki sposób mi chodzi. Tylko najpierw pojadę sobie na pole. Jak widzicie, nic tu nie jedzie. Ojej, ściąłem cztery znaki drogowe po drodze. Jakby tu była policja, to bym dostał teraz gruby mandat. Jeszcze po chodniku jadę. No ale trudno. Mam nadzieję, że się jakoś tutaj teraz zmieszczę. No ten traktor dziwnie stabilny, naprawdę bardzo dziwnie stabilny. No i to jest moja łąka, jeśli dobrze pamiętam, więc ustawmy się tutaj. No i zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Przede wszystkim muszę sobie rozłożyć narzędzie, więc rozkładam kosiarkę. Opuszczam kosiarkę, włączam teraz jeszcze prasę, czekajcie. Muszę. Włączyć też kosiarkę i teraz włączę sobie pomoc, dlatego że muszę ustawić. E, zmień rozmiar beli. Możemy mieć taką, taką albo 180. 180 nie będzie owinięta, więc tyle wystarczy. Dobra. No to moi drodzy, jedziemy i pokazuję wam teraz o co chodzi. Teraz jadę ja. I pierwszą belę może zrobię sam. A do kolejnej będę próbował zatrudnić pracownika i chcę zobaczyć, czy to będzie działać. Jak widzicie, już mam 20%. Ja sobie teraz skręcę tutaj w prawo zaraz i zobaczymy, czy pracownik będzie działał. No ale na początku pokażę Wam, o co mi tak naprawdę chodzi. Więc puszczę. Puszczę się teraz tutaj, jadę sobie prosto. No i jak widzicie z przodu kosiareczka 3,5 metra, która pięknie zbiera wszystko to, co ma zbierać pięknie kosi. Z tyłu mamy prasę rolującą, która robi prasę która robi bele okrągłe, no a dalej mamy owiarkę, która ma mm, owinąć tą belę, która nam tutaj wypadnie. No ale zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Czy możemy tu ustawić kolor folii. Złóż kosiarkę, dobrze. Automatycznie tutaj się teraz e, przełączyło w porządku. No i mogę włączyć zrzut automatyczny. Dobrze. No, czyli ja sobie teraz jadę, nowa Bela już się robi, jak widzicie. I teraz Bela gotowa, powinna automatycznie, dokładnie tak. Widzicie? Odpadła. No to teraz sprawdzamy, czy jestem w stanie puścić do tego pracownika. Także puszczam go tutaj, w tym miejscu na przykład, i puszczam. Ha i zobaczymy co się stanie. Moi drodzy, to działa. Moi drodzy, to działa. To chyba nie działało w poprzednim farmingu. Jestem prawie przekonany, ale teraz jedzie mój pracownik. Pokażę wam to. Popatrzcie, jedzie mój pracownik, który kosi i jednocześnie zbiera, moi drodzy, trawę. Mamma mia. No to jest, no to jest game changer. No to jest, moi drodzy, game changer w tym momencie. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, ale to jest game changer w takim razie. O, popatrzcie. I on się jeszcze co zatrzyma? Nie, on jedzie dalej, więc zostawi troszkę mijaka. Ale to jest game changer. No nie spodziewałem się. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, moi drodzy, że tak to będzie działać. Hm. Ale jaja, tyle mogę powiedzieć, ale jaja. Aż za mówiłem, przyznam szczerze, dlatego, że to oznacza, że na tej mapie możemy sobie puścić takiego pracownika po prostu na takie ogromne pole, i on sam będzie belował mi to pole w nieskończoność. No autentycznie, zobaczcie, mamy bele. Największą z możliwych, jaka może, być, yy, jaka może być tylko stworzona tutaj przez. Yy, i owinięta. 5,5 tysiąca litrów. I to jest 5,5 tysiąca litrów kiszonki, moi drodzy. Ale mamy fermentacja 0%. Czyli to by oznaczało, że jeszcze musimy chwilę zaczekać. No to dobrze. To w takim razie przyspieszmy to zróbmy skalę czasu troszkę większą zobaczmy kiedy to sfermentuje no fermentuje, to akurat jest duży plus w takim razie, że fermentacja idzie no fermentacja troszkę trwa bo dawniej było tak w poprzednich farmingach że po prostu wystarczyło sobie zrobić bele i to się zmieniało od razu w kiszonkę, no a Teraz wygląda to inaczej. Co prawda, ten pracownik chyba dojechał tylko tutaj kawałeczek, bo ja tam zrobiłem taką przecinkę, mniejsza z tym. No ale zobaczcie, no to jest 6%. No to jest w tym momencie niesamowite ułatwienie w farmingu. No, coś nieprawdopodobnego. Nie spodziewałem się tego, przyznam szczerze. Dlatego, że co możemy teraz zrobić? Czekajcie, muszę sobie zmniejszyć tą skalę czasu. Eee, jak to wygląda, jak się to może przełożyć na nasze zyski? Moi drodzy. Macie taką łąkę, wystarczy puścić pracownika z takim zestawem, jak, jak tutaj widzicie, to, na to jedzie teraz pracownik, a reszta będzie działała się sama. On wam wypluje zbelowaną, moi drodzy, trawę, którą, no, poczekacie sobie jeden dzień i sprzedacie jako kiszonkę. Czy to nie jest proste? Po prostu przejechać się po czymś takim? Przejechać się po takim polu? Hm. No to w takim razie chyba wiem, co będę robił już niedługo na mapie Erlengrad. No to moi drodzy, ja to zrobię na mapie Erlengrad. Ja zarobię tam te pieniądze, bo skoro mamy taką przestrzeń tej trawy, którą możemy sobie zbierać, to ja sobie kupię kilka takich zestawów. Nie jeden, ja kupię ich kilka, żeby po prostu przyspieszyć to też. No i fermentacja jest 0%, no ale wiecie... Chwilę poczekamy, dwa dni poczekamy, będzie fermentacja 100% i tej kiszonki będzie niesamowicie dużo. Ale numer, no to tego się nie spodziewałem. Tyle wam powiem. A kiszonka jest droga. Kiszonka, moi drodzy, jest droga. Jedna taka bela, poczekajcie, ile to będzie warte. Ojojoj, oj, oj. tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to nie będzie działać. Spodziewałem się, że to nie będzie w ogóle mogło działać, żeby pracownik był w stanie operować tyloma maszynami. A tu się okazuje, że nie dość, że to działa. To jeszcze działa to w takim ciekawym połączeniu. No to dobrze, zobaczmy, ile kosztuje kiszonka. Czekajcie, gdzie są te ceny? Tu są ceny. A, kiszonka, kiszonka, kiszonka. Ile to będzie kosztować? Gnojówka, kompost, kamień, środek chwastobójczy. Musiałem to przewinąć. Zobaczmy, jest kiszonka. Mo, no, teraz kosztuje 275 euro, ale to chyba wynika z faktu, że ja gram na średnim poziomie trudności w tej chwili. Dajmy sobie łatwy, tak jak większość graczy gra. No i widzicie, mamy 450, no prawie 500 euro w biogazowni za coś takiego. No to, jeżeli by to było 500 euro, no to moi drodzy, taka bela jest warta 2500 euro. Taka bela jest warta 2,500 euro. Naprawdę. No to 2,500 euro za taką belę. To pomyślcie sobie, że naprawdę puszczacie pracownika, idziecie na chwilę, potem tylko zbieracie, sprzedajecie, i kupa kasy jest na koncie. Strawy, która sama rośnie. No to mamy, moi drodzy. sposób na świetny hajs w farmingu 22. Głównie na mapie Erlengrad, dlatego że tutaj mamy mnóstwo łąk, które można do tego wykorzystać. Inne mapy, no aż tak dobrze się nie nadają, ponieważ tutaj, jak widzicie, to jest pole, które możemy sobie w ten sposób zrobić. Ale no mimo wszystko, to jest świetny sposób na zarabianie pieniędzy. Jeśli film Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a także udostępnij ten film swoim znajomym. Na pewno masz kogoś, kto też lubi farminga i lubi tego typu sprytne sztuczki, które pozwolą zarobić mnóstwo pieniędzy. No, a na kontynuację tego zapraszam was do regularnego odcinka, więc jeżeli subskrybujesz ten kanał, to na pewno tego nie przegapisz, ponieważ w regularnym odcinku w mojej serii na mapie Erlengrat na pewno będę chciał przetestować ten patent właśnie na zrobienie ogromnej ilości bel już w nieodległej przyszłości. A na dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.